Witam bardzo serdecznie na kolejnym już festynie pod hasłem Postaw na rodzinę. Pogodna i ciepła niedziela 20 września sprzyjała organizatorom i uczestnikom festynu Postaw na rodzinę. Na ogródku jordanowskim na dzieci czekało szereg gier, zabaw, konkursów i warsztatów. Można było samodzielnie wykonać i ozdobić zakładkę do książki, nauczyć się technik zdobienia metodą decoupage, zrobić własnego slima, przyłączyć się do tańców i zabaw przygotowanych przez animatorki, skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, uczestniczyć w zabawach sportowych. Miłośnicy książek mieli możliwość zabrania ze sobą do domu wybranej książki w ramach akcji Book Crossingu. Nie zabrakło również występów wokalnych oraz koncertów. Między innymi wystąpili młodzi wokaliści z Ogniska Muzycznego, Katarzyna Machniak, Milena Alot, i Adrian Majewski. Tuż po godzinie 17 na scenie pojawił się pionkowski zespół Power Blues 40+. Muzycy zespołu Power Blues 40+ zaśpiewali dobrze znane utwory takich wykonawców jak Jimi Hendrix, Jam oraz Tadeusz Nalepa. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem nóż. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą. Kolega Andrzej mówi, że jestem odkrywcą kabaretu. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, czy to w ogóle dobrze, żebym odkrywał kabarety. Raczej, żeby chyba mniej w życiu było kabaretu, a więcej powagi. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili. No więc specjalnie dla nas wszystkich kabaret K2. Dużą atrakcją festynu był występ dobrze wszystkim znanego kabaretu K2 ze skeczami nawiązującymi do pionek i regionu. Płachty? Płachty? Płachty!
No, płachty, no! Proszę pana, ja najpierw muszę zbadać pacjenta, a potem zdecyduję, czy zostanie, dobrze? Jak się pani nie zna, to niech pani bada. Dobrze. Dzień dobry! Dzień dobry. Co panu dolega? Ten darmoziad, co za mną stoi. Jeszcze jeden tekst i zemrę na suchoty. No dobrze, ale... Słyszy pani majaczy. Beret go ciśnie. Co się dzieje? Coś pana boli? Ja się bawię, nic mnie nie boli. Ja się bardzo dobrze czuję. Gwiazdą festynu był zespół Clodi. Rockowa formacja, na czele której stoi obdarzona drapieżnym i niecodziennym głosem Klaudia. Wokalistka zespołu to między innymi uczestniczka czwartej edycji The Voice of Poland. Zespół w ostatnim czasie zasłynął ze swojej akustycznej wersji coveru Zombie The Cranberries, który ma już ponad 23 miliony odsłon na YouTubie i tysiące pochlebnych komentarzy z całego świata. Zespół stworzył również innowacyjną aranżację coveru Meluzyna Małgorzaty Ostrowskiej. Organizatorami festynu byli Urząd Miasta Pionki, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach. Współorganizatorzy to Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Miejska Biblioteka Publiczna, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze, Eko Pionki Spółka ZO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ochotnicza Straż Pożarna. Drugiego września w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach odbyły się warsztaty teatralne Pocieniujmy Słowem 7. Zajęcia dla młodzieży, uczniów szkół średnich oraz 7 i 8 klas szkół podstawowych prowadziła Karolina Łuszczyk, filolog polski, neurologopeda. Uczestnicy warsztatów doskonalili sztukę teatralną i recytatorską, rozwijali kompetencje komunikacyjne oraz umiejętności wyrażania emocji. Po wprowadzeniu teoretycznym odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których młodzież ćwiczyła dykcję, ruch sceniczny, interpretację tekstu, rozwijała świadomość ciała, myślenie i działanie sceniczne. Finałem warsztatów teatralnych była prezentacja grupowych etiud. Warsztaty Pocieniujmy Słowem są jednym z kilkunastu zadań powiatu radomskiego realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach. Zapraszamy serdecznie młodych ludzi, którzy chcą zacząć lub kontynuować swoją przygodę z teatrem, do grupy teatralnej, której pierwsze spotkanie odbędzie się 2 października o godzinie 16:45. Warsztaty będą kształtowały twórczą osobowość u dzieci i młodzieży oraz rozwijały umiejętność prezentowania się przed szerszą publicznością. Zapraszamy młodzież powyżej 13 roku życia do nowej sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze zimowym. Dziękujemy bardzo pani dyrektor i osobom pracującym w Domu Kultury, ponieważ zaczęliśmy 2 tygodnie wcześniej niż zwykle.
Bardzo tęskniliśmy już za Uniwersytetem Trzeciego Wieku i wszyscy słuchacze, niektórzy słuchacze dopytywali mnie, czy to w ogóle będzie jeszcze działać. Pół roku siedzenia w domu przez pandemię dało nam się tak wyznaki, że już bardzo tęskniliśmy, nie tylko za zajęciami, ale także że za normalnymi spotkaniami z koleżankami, z kolegami. Zajęć w uniwersytecie mamy dużo. Ja zawsze mówię, że wszyscy, którzy należą do uniwersytetu, to wiedzą, po co tu przychodzą. Nie przychodzą sobie od tak tylko herbatkę wypić i o głupstwach pogadać, bo oferta działalności jest duża. Mamy świetne zajęcia. Takie dla ciała to jest gimnastyka, aerobik i basen. Obłożenie na tych zajęciach jest duże, ponieważ każdy z nas ma już jakieś schorzenia kręgosłupa, czy bioder, czy kolan, a panie instruktorki świetnie prowadzą te zajęcia i naprawdę niektórym paniom wiele już pomogły, a poza tym jesteśmy sprawniejsi i robimy coś dla siebie, mamy tą świadomość, że robimy coś dla siebie. Zajęcia takie artystyczne to jest malarstwo, rękodzieło, taniec i śpiew prowadzą państwo, którzy pracują w Domu Kultury i to są wszystkie bardzo też dobre zajęcia. Powiem, że grupa artystyczna uświetnia wszystkie uroczystości, które ma uniwersytet w ciągu całego roku. Grupa taneczna dopiero się uczy, ale też mamy nadzieję, że się wreszcie zaprezentujemy. Też mamy bardzo interesujące wykłady. No ten semestr tu wspólnie z panią dyrektor i z paniami koordynatorkami tak dużo mamy tematów i propozycji wykładów, że nawet nie wiem, czy taka będzie frekwencja w ciągu całego semestru, bo to semestr zimowy, ja go nie lubię, bo to zaczynają się już jesienne i zimowe wieczory, więc czasami z tą frekwencją może być różnie, ale tematy są bardzo różne i wykłady będą bardzo różne. Będą dominować oczywiście prozdrowie. To, co dla nas jest takie najważniejsze. No mamy też wycieczki, już najbliższa będzie rowerowa z pieczeniem kiełbasek. Są to fajne wycieczki, bo zawsze tam, gdzie już jest ten postój, to zawsze jest trochę dużo śmiechu, bo opowiadamy sobie zdarzenia, takie prawdziwe zdarzenia, ale wesołe, co się tam komu w życiu fajnego przydarzyło. Zawsze wracamy z takiej wycieczki rozluźnieni, dotlenieni i to są bardzo fajne wypady za miasto. Chcę jeszcze powiedzieć, że zaraz za wycieczką rowerową mamy Dzień Seniora. To już obligatoryjnie weszło w kalendarz naszego uniwersytetu. Dzień Seniora jest też takim dniem, który nas trochę jednoczy. Grupa artystyczna przygotowuje program. Wesprze nas też grupa Agat, bo wszystkie panie z Agatu należą do nas, więc myślę, że będzie fajnie, miło i przyjemnie. Przyszło bardzo dużo osób, tych stałych, ale też zauważyłam sporo twarzy nowych. I to bardzo cieszy, że uniwersytet, który ma już w tej chwili na liście około 90 osób, jeszcze dopisują się osoby, które tu do nas właśnie chcą należeć, bo u nas się właśnie dużo dzieje. I tu się przychodzi po coś. I wiadomo po co. Po to, żeby dla ciała, dla ducha, dla zdrowia, dla wszystkiego po trochu tu skorzystać. Jeszcze chcę podziękować na końcu pani dyrektor, panią koordynatorką, że nam to umożliwiają. Współpraca jest jak należy bardzo, bardzo owocna, dobra. Mamy pomysły, nawzajem się wymieniamy i oby to tak dalej. Dziękuję bardzo.